Nie tak to zaplanowałam, ale już jestem, więc już powiem. Cześć, miło Was widzieć ponownie. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to ja mam na imię Joanna i zachęcam Was bardzo do subskrybowania kanału, bo właśnie o rozsądnych zakupach, o slow fashion tutaj sobie rozmawiamy. I dzisiaj chciałam porozmawiać z Wami o tym, jak sklepy robią w konia klientów. No bo wiemy, że marki mają jakieś takie swoje sztuczki marketingowe, że na przykład idziecie do sklepu, gdzie byliście tydzień temu i nagle wszystko wygląda inaczej i żeby kupić skarpetki, po które przyszliście, to musicie obejść cały sklep dookoła i obejrzeć jeszcze sukienki i spodnie i buty. Albo na przykład kupujecie coś online i zapisujecie się do newslettera, żeby dostać 10% zniżki, a potem jesteście bombardowani ofertami z promocjami i w efekcie wydajecie dużo więcej niż te zaoszczędzone 10%. To wiemy. Ale są też takie zagrania, które moim zdaniem są po prostu nieuczciwe i o tym chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać. I pierwsze przewinienie dotyczy sklepów online i jest to wprowadzanie klienta w błąd już na poziomie tytułu. Bo wyobrażam sobie, że pewnie zdarzyło Wam się znaleźć kiedyś w jakimś dużym sklepie sprzedającym różne marki, na przykład piękny płaszcz, który był opisany jako wełniany płaszcz, super kolor, super krój, już się w nim widzieliście, jak zawiązujecie ten pasek, wkładacie tą czapkę i zadajecie szyku na dzielni, a potem scrollowaliście w dół i okazywało się, że przy składzie na materiału jest napisane wełna 5% i na przykład akryl 95% i albo jakaś mieszanka syntetycznych włókien. Niestety tak się dzieje. Nie wiem, jak to jest możliwe, że to jest legalne. Chociaż może nie do końca jest, bo widziałam, że ostatnio zaczyna się to zmieniać i sklepy coraz częściej piszą płaszcz z wełną, co jest trochę lepsze, ale dalej na krawędzi. No i jedynym sposobem, żeby się przed tym ustrzec, jest wyrobienie sobie nawyku czytania składów materiałów za każdym razem, kiedy robicie zakupy. Nawet jeżeli tytuł produktu brzmi bawełniana koszula, zawsze warto spojrzeć, czy nie jest to na przykład 40% bawełna, 60% poliester. Kolejne przewinienie też dotyczy sklepów internetowych i jest to mylenie składu materiału ze splotem. Skład materiału mówi nam, z czego to ubranie jest zrobione, z jakich włókien. Czy to są naturalne włókna, takie jak bawełna, czy jedwab, czy sztuczne, takie jak wiskoza, czy kupro, czy może syntetyczne, takie jak poliester albo akryl. A splot materiału dotyczy tego, jak ten materiał został utkany. A więc satyna może być albo zrobiona z bawełny, albo zrobiona z jedwabiu, albo z poliestru. I to jest niestety najczęstszy przypadek w przypadku tych sklepów, które piszą 100% satyna. I ja bardzo chciałabym wierzyć, że marki robią to po prostu z niewiedzy, chociaż to też nie jest spoko, no bo jeżeli ktoś zajmuje się produkcją odzieży, to powinien wiedzieć, co robi. Ale mam takie podejrzenie, że niestety często marki robią to po to, żeby ukryć, że ich bardzo droga sukienka jest uszyta z poliestru. No, satyna jednak dużo lepiej brzmi. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakby na czym polega różnica między składem włókien a splotem, czyli właśnie splot satynowy czy jakikolwiek inny, to klikajcie w link w opisie, przejdziecie do posta na blogu i tam się starałam naprawdę jasno to opisać. Kolejna sprawa to składanie absolutnie niemożliwych do spełnienia obietnic na temat właściwości ubrań. Miałam niedawno taką sytuację, że chciałam sobie kupić leginsy na siłownię, no i oglądałam tam różne polskie marki i w jednej z nich trafiłam na leginsy z algami, które według obietnic producenta miały odchudzać, redukować celulit i uwaga najlepsze, udrażniać żyły. A ja bardzo nie lubię, jak się mnie robi w konia, no wiadomo, że to są bzdury. Więc napisałam do nich, no, że cześć, że chciałam dopytać, o co tutaj chodzi, jaka jest naukowa podstawa tych Waszych obietnic. I w odpowiedzi po jakichś tam kilku dniach dostałam od sklepu właściwie to samo, co było napisane na stronie sprzedażowej, czyli tam, o, dzień dobry Pani Joanno, i wklejone to, co było na stronie sprzedażowej, więc napisałam, że to już czytałam, z tym się zapoznałam, właśnie to mnie zaskoczyło. I że chciałam zapytać o jakąś konkretną naukową podstawę dotyczącą tych wielkich słów. No i dostałam odpowiedź, że to wszystko jest potwierdzone certyfikatem, nie wiem jakim, który jest do wglądu tylko w siedzibie firmy.
Więc poprosiłam skan tego certyfikatu albo zdjęcie, cokolwiek. No i niestety dowiedziałam się, że jest to niemożliwe, że certyfikat jest do wglądu tylko w siedzibie. Po prostu duszało mnie, doprowadzają takie rzeczy, bo wiem, że są ludzie, którzy w to wierzą i którzy się na to nabierają. Więc bądźcie ostrożni w przypadku jakichś takich marketingowych obietnic nie do spełnienia. Jeżeli coś brzmi za dobrze, żeby było prawdziwe, to prawdopodobnie nie jest prawdziwe. Kolejna sprawa, i tutaj są winne zarówno sklepy online i offline, to oferowanie promocji, które wcale tak do końca nie są promocjami. Chyba nagminnym już niefajnym zagraniem jest podnoszenie cen przed Czarnym Piątkiem, przed Black Friday, tylko po to, żeby przeceny w Black Friday wydawały się później dużo bardziej spektakularne. Niestety nie ma na to jakiegoś takiego prostego rozwiązania, no bo przecież nikt nie będzie monitorował cen jakiegoś tam produktu non-stop. Można je porównać, wiadomo, ale no, nie da się nad tym zapanować. Więc wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem jest po prostu kupowanie tego, co naprawdę potrzebujemy. No i nie pozwalanie na to, żeby skusiła nas wyłącznie niska albo pozornie niska cena. No chyba, że kupujemy coś w sklepie stacjonarnym, na przykład jest jakaś wyprzedaż w sieciówce. Często są tam naklejone ceny jedna na drugą, więc możemy sobie zerknąć pod spodem, czy to, co było opisane jako minus 70% albo do minus 70% rzeczywiście jest zbliżone do tych 70%, czy to jest może bardziej 10% albo 15%. I ostatnia sprawa, czyli outlety. Nie wiem, czy zdarzyło się Wam kiedyś cieszyć, że upolowaliście jakąś niesamowitą rzecz od projektanta w niesamowicie niskiej cenie, no po prostu deal życia. Mam nadzieję, że w Waszym przypadku rzeczywiście był to deal życia, bo bardzo często zdarza się tak, że ubrania, które są w outletach, to w ogóle nie są ubrania, które kiedykolwiek były w regularnej kolekcji tych projektantów, tylko zostały wyprodukowane wyłącznie do outletu, no i ich jakość niestety często to odzwierciedla. No i znowu, jak to sprawdzić? Nie wiadomo. Teoretycznie można spróbować wygooglować taką rzecz i zobaczyć, czy dany sklep, dana marka kiedykolwiek to w ogóle sprzedawała, no ale nie zawsze jest to możliwe. No więc tak jak zawsze, trzeba po prostu sprawdzać jakość, oglądać te szwy, pamiętać o swoich prawach do reklamacji, jeżeli coś byłoby nie tak, bo one jak najbardziej obowiązują również w outletach. I w opisie zostawiam Wam też link do wpisu u mnie na blogu, w którym opisuję, jak z tych swoich praw korzystać. No i tyle, no i po prostu kupować rozsądnie, kupować rzeczy, których naprawdę chcemy i potrzebujemy, a nie dlatego, że coś wydaje nam się jakąś niesamowitą okazją. To wszystko. Jeżeli Wy macie jakieś sztuczki, przed którymi chcielibyście mnie ostrzec, albo inne osoby w komentarzach, to koniecznie dajcie znać, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następny wtorek.